Witam kolejny raz, przyjaciele. Jakże miło rozmawiać o czymś, co dotyczy naszego wpływu i naszej odpowiedzialności jako chrześcijan. Bóg trzyma nas tutaj na tej ziemi właśnie po to, abyśmy mieli wpływ na innych. Trzyma nas właśnie po to, abyśmy mogli z pełną odpowiedzialnością przekazywać im poselstwo i prawdę, które zmieniły całkowicie nasze życie. Pomyślcie zresztą o tym. Gdyby nie było celu, dla którego Bóg ma nas, ma nas tutaj zatrzymać na tej ziemi, faktycznie mogłoby to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Człowiek decyduje się pójść za Jezusem, zostaje ochrzczony, duchowny zanurza go całkowicie pod powierzchnią wody, wynurza i w tej sekundzie człowiek znika znajduje się od razu w niebie. Tak, już wyobrażam sobie, że uśmiechacie się po takim zdaniu. Ale w sumie, dlaczego nie? Jeśli wszystko miałoby polegać jedynie na chwili przyjęcia Jezusa i pogodzenia się z tym, co ma nam do przekazania, w takim razie powinno to tak działać. Ale Bóg chce czegoś więcej od nas, chce naszej aktywności, chce, abyśmy wreszcie zdali sobie sprawę, że oddając się całkowicie Jemu, możemy z całą pewnością wiedzieć o tym, że chce wykorzystać nas, abyśmy poszli z prawdą o nim do drugiego człowieka. Wspominałem zatem, że jednym ze sposobów jest ten, że Bóg chce, abyśmy byli Jego świadkami. Po co? Abyśmy wydawali świadectwo. Ostatnio wspominaliśmy, że chce, abyśmy byli solą tej ziemi. Po co? Po to, aby w jakiś sposób konserwować i utrwalać to, co cenne zostało przekazane dla innych ludzi. Faktycznie w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza znajduje się zaraz następny czternasty wiersz, który mówi o kolejnej cesze, która powinna charakteryzować nas wszystkich. Posłuchajcie, wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. A zatem tym razem mamy być światłością. Ale zgodzicie się zapewne ze mną, że być światłością to oznacza troszeczkę coś innego niż być solą czy być także świadkiem. Dlatego, że jeśli świadkiem możemy być czy solą tylko my, to przecież kiedy czytam, że jesteśmy światłością, w tym momencie kojarzę choćby z 27. psalmem, w którym jest napisane, że światłością jest Pan. I On jest naszym zbawieniem. Jak zatem my możemy być tym samym, kim jest On sam? A może właśnie potrafimy być przez odbijanie tej światłości? Może potrafimy być dlatego, że wystawiamy się na działanie Jego światłości, która zmienia nas zupełnie w innych ludzi i stajemy się światłością dla świata? Po co być światłością? Oczywiście po to, aby oświecać. Po to, abyśmy widzieli w ciemności. Słowo Boże nazywa ten świat światem ciemności. Mówi o tym, że ludzie, <laughs> przepraszam, zagubili się całkowicie, mówi o tym, że ludzie nie są dzisiaj w światłości, ale żyją w ciemności. Światłość przyszła na ten świat w postaci Jezusa Chrystusa, w postaci Jego prawdy. A my teraz, będąc tą światłością, stajemy się nią tylko dlatego, że. Owa prawda o Jezusie, owa obecność Jezusa w nas powoduje, iż to On świeci. Jakie zaszczytne określenie. Wy jesteście światłością. Jak możemy ową światłość okazać? Dlaczego światłość ma tak wielkie znaczenie? Ja osobiście nauczyłem się tego, kiedy w Polsce zaczęły pojawiać się olbrzymie supermarkety. Faktycznie historia ich sięga zaledwie kilkunastu lat. Ale kiedy pojawiły się pierwsze, jedna rzecz, która cechowała je, to przede wszystkim ogromna ilość światła. Tam było widać każdy papierek i każdą plamę na podłodze, a zatem czyszczono je znacznie częściej, zamiatano znacznie uważniej, po to, aby były czyste, aby lśniły i aby zachęcały kupujących. Światłość w supermarketach pomagała nam z łatwością odnaleźć produkty, których szukaliśmy. Pomagała we wszystkim faktycznie, w poruszaniu się, swobodnym odwiedzaniu różnych zakątków całego sklepu, po to tylko by odnaleźć nie tylko to, czego szukaliśmy, ale przypadkowo to, czego wcale nam nie było potrzeba, a z czym i tak wychodziliśmy ze sklepu. Jeśli światłość działa w taki sposób zachęcający w naszych codziennych sprawach życiowych, o ileż bardziej działa ona w sprawach zbawienia. Bo mówiąc o nas jako o światłości i o światłości, która wskazuje na większe światło, którym jest nasz Pan, faktycznie pomagamy ludziom w dostrzeganiu ich własnych wad, własnych upadków. Pomagamy ludziom w tym, aby wreszcie szli bezpiecznie przez życie, dlatego że droga ich będzie oświetlona. Pomagamy ludziom w tym, aby rozumieli. Że wszystko, co dotyczy Boga, że wszystko, co łączy się z Jego prawdą, że wszystko, co wiąże się ze zbawieniem, jest niezwykle ważne i proste zarazem. Bo przyjmując te fascynujące prawdy, możemy rozumieć, że jesteśmy zupełnie kimś innym ludźmi przemienionymi, którzy przyjmując prawdy, zaczynają, zaczynają świecić tak samo dla innych. Bóg nigdy nie chce, abyśmy zamknęli się w komorze tylko po to, aby nie dawać światłości innym. W komorze mówił Chrystus, abyśmy się zamknęli tylko po to, by modlić się z Panem i by nikt nie słyszał tego, co mamy Mu do wyznania, oprócz samego Boga, który chce słyszeć tylko po to, aby pomóc nam w zrozumieniu własnego stanu i przyjść do Niego po pomoc. Poza tą komorą, kiedy rozmawiamy z Panem, mamy wyjść do innych, mamy pójść, aby świecić, mamy pokazać im drogę. Przepiękne porównanie i apel zarazem czy jesteśmy światłością? Pomyślcie, bo podobnie mówiłem o tym, czy jesteśmy świadkami, czy mamy o czym świadczyć, czy znamy Go na tyle, aby mówić innym o Nim, kim jest. Jakiego znamy, jak go doświadczyliśmy, jaki ma wpływ? Czy jesteśmy solą, aby konserwować to wszystko, co zostało tym ludziom przekazane i co zafascynowało ich, w czym zrozumieli, na czym polega bycie solą i być światłością, a więc jaśnieć, rozjaśniać drogę, pomagać w odnalezieniu tym, którzy zagubili się w życiu. Chwalebna rola. Określająca nasz wpływ na innych. Pomyślcie nad tym, bo warto, bo Bóg oczekuje od nas właśnie tego. I ewangelista Mateusz, cytując słowa Jezusa, mówi wyraźnie: Wy jesteście światłością świata. Nie będziecie, nie możecie się stać, ale jesteście. A więc, jak jest z nami? Jeśli jest przypadkiem inaczej, Porozmawiajmy o tym z Bogiem, powiedzmy mu o tym, podłączmy się do źródła energii, abyśmy światłość mogli wydawać natychmiast najlepszą, jaka tylko jest możliwa. Spróbujmy, bo warto.